Piotrze, czy zgodzisz się, że remis w meczu z Arką, mimo że rozgrywany w Legnicy, remis był najsprawiedliwszym wynikiem? Wydaje mi się, że tak, że remis był najsprawiedliwszym wynikiem. Wiadomo, choć prowadziliśmy 1-0, mogliśmy to dowieść to 1-0 do końca i myśmy się cieszyli z tych 3 punktów. No ale no, z remisu też możemy być dumni, bo Arka była niewygodnym rywalem. Jest dobrym zespołem, ma kilku doświadczonych zawodników, także dobrze się dzisiaj zaprezentowała. Także myślę, wydaje, że ten remis był dobrym wynikiem. Znaczy wynikiem, oczywiście nie dla nas w kontekście wyższych celów, tam mówiąc o ekstraklasie, ale trzeba się cieszyć z tego jednego punktu. Jak ci się grało przeciwko kolegom, z którymi tak naprawdę grałeś do niedawna? Ciężko mi tak siebie oceniać, ale wydaje mi się, że nie najgorzej. Także troszeczkę nie jestem sceptyczny do siebie, nie lubię pochwał, także nie było źle. No właśnie, jesteś takim człowiekiem bardzo stonowanym, ale dzisiaj w pewnym momencie nerwy puściły. No dokładnie, nerwy troszeczkę puściły, bo w pierwszej połowie była taka sytuacja, że ktoś tam z zawodników Arki leżał i Piotrek Madejski wybił piłkę, a w drugiej połowie od nas leżał, już tam nie pamiętam kto, i Arka nie wybiła tej piłki, i troszeczkę tak nerwy mnie poniosły i się zdenerwowałem lekko, że mogło również się skończyć bramką, bo piłka była tutaj przed szesnastką, także musiałem też jakoś tam sfalować i żeby to przerwać tę sytuację. Ciężko się wam grało, ale nie z uwagi tylko na Arkę, ale także warunki atmosferyczne, gorąco było. No dokładnie, bardzo, bardzo duszno tutaj w Legnicy dzisiaj było i ciężko się grało, oczywiście oddychało, także ciężki mecz był w ciężkich warunkach. Co tu dużo powiedzieć, także... Piotrze, zapominamy o Arce, szykujemy się na kolejnego rywala, katowicki GKS. No dokładnie, trzeba zapomnieć o tym meczu, za 3 dni mecz kolejny i trzeba powalczyć w następnym meczu o 3 punkty. Mam nadzieję, że to się uda nam w sobotę o 17:00, także z Katowicami.